Wentylacja zapewnia bieżącą wymianę powietrza w pomieszczeniach. Istotną rolę w systemie wentylacji odgrywają wentylatory. Żeby mogły zapewnić komfort pracy, nauki czy spędzania wolnego czasu, muszą być odpowiednio dobrane do parametrów sieci wentylacyjnej. To jest zadanie projektanta. My jako producenci staramy mu się te produkty dostarczyć w takiej formie, żeby one były jak najbardziej eksploatacyjnie doskonałe, jeżeli można w ten sposób powiedzieć, czyli wydajne, ciche, o określonych parametrach poboru prądu elektrycznego. Bardzo ważny jest także design wentylatora. Musi pasować do architektury obiektu, na którym zostanie zainstalowany. Zobaczymy dziś, w jaki sposób te urządzenia powstają. Odwiedziliśmy firmę Universal z Katowic, specjalizującą się w produkcji wentylatorów dachowych. Przyjrzymy się produkcji modelu hybrydowego, który łączy funkcję wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną. Może się włączać naprzemiennie, w zależności od tego, czy warunki atmosferyczne pozwalają na to, żeby wentylator pracował jako wywiecznik, lub jeżeli, powiedzmy, te warunki są niewystarczające, może pracować mechanicznie jako tak zwany standardowy wentylator. Wszystko zaczyna się od projektu wentylatora. Trzeba w nim uwzględnić najważniejsze parametry jego pracy, takie jak wydajność, odpowiednią akustykę oraz wartość podciśnienia, jaką jest w stanie wytworzyć. Projektant wykonuje symulacje, dzięki którym może zweryfikować, czy uda się osiągnąć przyjęte założenia. Później na drukarkach 3D wykonywany jest prototyp. Po serii badań i modyfikacji, co trwa kilka miesięcy, nowy model może trafić do produkcji. Ustalana jest jego charakterystyka. Określane są parametry mówiące o tym, z jaką wydajnością i pod jakim ciśnieniem może urządzenie pracować. Na tej podstawie projektant sieci wentylacyjnej będzie mógł dobrać urządzenie do danego obiektu. W produkcji wentylatorów szerokie zastosowanie mają laminaty poliestrowo-szklane, z których wykonana jest obudowa oraz wirnik. Najpierw z maty szklanej trzeba wyciąć elementy o odpowiednim kształcie. W programie komputerowym przygotowywany jest układ rozkroju. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać powierzchnię materiału. Elementy wycinane są na ploterze, co zapewnia dużą dokładność i szybkość realizacji. Kolejny etap to przygotowanie żelkotu, którym zostanie pomalowana forma. Żelkot to substancja zawierająca żywicę oraz barwnik, zapewniająca tym samym kolor oraz odporność na promieniowanie UV. Gdy substancja jest jeszcze lepka, na żelkot nakładany jest element wycięty z maty szklanej. Dokładnie dopasowywany jest do kształtu formy. Następnie forma jest zamykana, a mata szklana nasączana jest żywicą. Następuje proces polimeryzacji, w wyniku której uzyskiwana jest trwała, odporna na czynniki atmosferyczne konstrukcja. Komponent nie wymaga polerowania. Dobrze wykonana forma gwarantuje połysk i jednolitą powłokę. W komponentach poliestrowo-szklanych, z których zostanie złożony wentylator, wykonywane są otwory montażowe. Po kontroli jakości elementy są pakowane i wysyłane do działu montażu. Wirnik, zanim zostanie zamontowany w urządzeniu, trzeba najpierw wyważyć, tak aby jego praca była równa i nie powodowała drgań wentylatora. Teraz już można złożyć urządzenie w całość. Zaczynamy od układu wirującego. Do ramy montowany jest silnik z wirnikiem. Następnie korpus wentylatora montowany jest z siatką nośną i układem wirującym. Na koniec zakładana jest kopuła wentylatora. Tak złożone urządzenie poddawane jest jeszcze kontroli jakości. Za pomocą czujnika pracownik sprawdza, czy występują drgania. Sprawdzane jest także natężenie prądu oraz pobór mocy. Gotowy wentylator jest pakowany razem z dokumentacją techniczną. Wentylatory i wywietrzniki firmy Universal stosowane są wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje świeżego powietrza, zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i pomieszczeniach mieszkalnych.